nocą w starym zamczysku na wzgórzach. W oddali Sierra Negra ostatni z rodu hrabia rozmyśla wpatrzony w przodków na portretach. Hiszpańska krew i chwała miniona. Rycerze i ascyci to już historia. On został bez potomka, dynastia zbliża się do końca. Miał brata lat temu 40, mężny i dzielny, wzdychały kobiety. W życie po śmierci szczerze wierzył, zginął tajemnie w swym roku 30. Hrabia od tamtego czasu zdziczał, odsunął się na boczny tor życia, zaczytany w zatęchłych manuskryptach, zapatrzony w dal, godzinami rozmyślał. Ludzie zaczęli plotkować, że umie się z duchami kontaktować. Jak to ludzie? Jak to ludzie? Raz pewnego w jednej z wizji brat mu rzekł: przyjdź do krypty, szedł z pochodnią księżycową nocą, rząd rumien, miał, miał, miał koło łok. Odsunął wieko, pod którym był brat. Ujrzał ciało o długich włosach i szponach, wampir.